Witajcie, ja jestem Areowski witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i jak najpajniej widzicie znajdujemy się teraz pod filmem M&M'a to by 10 tajemniczych teorii z gier. Przez, że nie chciałem tego robić w filmu, ale czas po prostu zauważyłem, że musiałem, będzie to lekka krytyka co filmu, ponieważ no powiem szczerze, że ten film oraz poprzedni, czyli o zakończeniach z gier cóż trochę wkurzył mnie i no nie do końca jestem zadowolony z tego co M.M w tym filmie zrobił. Nie będziemy oglądać go od początku. Pierwsze teorie zostawimy z Fall Zaczniemy od teorii numer 2, czyli filmu z Among Us. I będziemy przechodzić aż do ostatniej, jak się okazuje, dziewiątej teorii. Dziesiątej oczywiście nie ma. I zaczniemy od tego, że do Among Us będę miał dwie kwestie, które no, niezbyt mi się podobają. Ale dobra, oglądajmy. Związły i fajnie się go oglądało. Numer 2. As. Jak przeglądałem internet w poszukiwaniu jakichś fajnych teorii, natknąłem się na kanał Peter, który zrobił teorię o tym, jak powstał impostor. I tutaj będę opowiadał jego teorię oraz opowiem kilka jego cytatów. Impostor to stworzenie zdolne do zmienia Po pierwsze, rzecz to jest właśnie ta kwestia z Peterem, to jest jego teoria i tak dalej. Właśnie impostor, że to jest stworzenie zdolne do zmieniania swojej formy i kształtu ciała w zależności od sytuacji. Formy i kształtu ciała. To z przecinka chyba to powinno być. Chyba, nie jestem pewny, tutaj mogę się mylić. I szczerze to nie jest do końca jego teoria. Jest to dosyć popularne teoria odnośnie tego, że impostor to jest jednokształtna istota, więc ja się nie do końca zgadzam. Dobra, oglądajmy dalej. swojej formy i kształtu, ciała w zależności od sytuacji. Dzięki temu impostor potrafi przemieszczać się przez węty a zwykli gracze nie. Impostor jest kosmitą, który zmienił swój kształt i wdarł się do bazy, albo zainfekował krumrejta. Crewmate. Przy... Dobrze, powiem tak. Dobra, rozumiem, że można nie do końca znać się na języku angielskim, że można mieć problemy z mówieniem po angielsku, ale to nie zwalnia cię MNM z obowiązku, żeby sprawdzić, jak się parę rzeczy wymawia. Nie jest takie trudne. Pokażę Ci, jak to zrobić. takie takiego jak Google Translate i szesujesz tutaj nazwę, którą chcesz sobie zobaczyć, jak się wymawia, i klikasz to. Crewmate. Takie ciężkie. Wymaga to 5 sekund roboty, a twoje filmy będą dużo lepsze do oglądania. Ale dobre. I tutaj właściwie skrócić Among Us będę miał tyle, reszta niechaj ci człowieku będzie. Dlatego przejdziemy do czwartej teorii, o trzeciej teorii nie będę się wypowiadał. Jest to teoria z gry Limbo. Nie grałem w Limbo, nie znam tej gry, więc tutaj za, za cholerę nie umiem wypowiedzieć. Idziemy dalej, a dokładnie do. O ile te trzy gry były dosyć popularne, teraz będzie najpopularniejsza z najpopularniejszych gier. I każdy, no musicie po prostu musicie znać tą grę, nie ma bata, nie znać tej gry. Jest to gra o nazwie Minecraft. Pierwszą teorią jest to, że Creeper w długotrwałym procesie ewolucji wyeluował w piglina. Jest to bardziej prawdopodobne niż Dobra. Rzecz związana z tym, że Creeper wyeluował weł w Piglina. Tutaj się, <grym> w niestety nie umiem NMM z tobą zgodzić. Nie wiem skąd wziąłeś tę teorię, ponieważ w opisie ani nigdzie nie ma linków do artykułów slash filmów, w których wziąłeś tę teorię. Um, ale dobra, rozumiem, że chodziło ci, że... Chodzi chyba o zomb zombiefikowanego piglina, a nie o piglina, ponieważ mam wrażenie, że ty nie do końca chyba wiesz o co to chodzi. Je, w Minecrafta z tego co wiem, grałeś na kanale swoim. Ehm, piglin to jest, jakby, stworzenie. To jest MOP, który został dodany w 1.16 w nadarze. I wygląda on bowiem tak. Tak wygląda piglin. To jest piglin. Dude, w Czym ci to przypomina Creepera? Gaduję, że chodziło cię o jakąś starą teorię związaną z pigmenem. Pigmen wyglądał tak. Ale piglin? Mam z tego pojęcia. Szczególnie, że jak wiemy od 1.16 zombifikowany piglin, czyli były pigmen to po prostu piglin, który dostarczył do normalnego świata itd. itd. Więc teoria z creeperem jest kompletnie bez sensu. myślicie? Teraz jedna z najbardziej epickich i mrocznych teorii, jaką usłyszycie. Jest to to, że w trybie kreatywnym cały świat Minecrafta jest tylko snem Steve'a. Steve jest zwykłym człowiekiem, jest świadomy śnie. Jeżeli nie wiecie, co to jest świadomy sen, to jest to zwykły sen, tylko że jesteśmy świadomi, że śnimy. Ponieważ tylko w świadomym śnie możemy budować ogromne struktury od tak, latać oraz wykonywać takie rzeczy jak w kreatywie. Ja sam stworzyłem swoją Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu. Dobra, świadomy sen i tak dalej, dobra, to jeszcze da się przeżyć. Um. Jeszcze jako tako, nie przepadłem ze wszelkimi teoriami, ze snami i tak dalej. Ale to się wytnie. Um, teraz mamy rzecz, <gryżę>, z się nie do końca zgodzę, a mianowicie... Własną teorię odnośnie świata Minecrafta, którą możecie zobaczyć teraz w karcie. To jest jego autorska teoria odnośnie świata Minecrafta. No okej, okay. to jest okej. Okay. W takim razie wejdźmy z tym filmem, mam go tutaj sobie otwartego. Im się nazywa nowe odkrycie gracza sprawiło, że cały świat strął oddech. Świat Minecrafta dzieje się w symulacji. Okej, okay, czyli jest to odkrycie gracza. Jakiegoś, nie mówisz jakiego, później sobie przypiszę, że to jest twoja teoria. Czyli rozumiem, że tym graczem jesteś ty, czyli mówisz o sobie właściwie w trzeciej osobie. Okej. Okay. Dodatkowo chciałbym zauważyć, że naprawdę bardzo dużo osób um, pisze ci pod tym filmem, że nie jest to twoja teoria, że została ukradziona od innego youtubera. Nie wiem, nie wiem czy tak jest, ale jeżeli tak jest, to MM. No, właściwie ukrad ukradłeś czyjś pomysł, czyjąś teorię? Bo nie jest zbytnio fajna, i tutaj powinieneś troszkę przystopować. Ponieważ, jeżeli faktycznie to nie jest Twoja teoria, no to troszkę jest coś już nie tak. Super Mario, jeżeli nie wiecie, co to zagra, to naprawdę musieliście żyć pod kamieniem przez ostatnie dziesięciolecia. Spędzasz cały dzień na dotarciu do Mushroom Kingdom, aby. Mushroom Kingdom jest to cała. Cały świat, w którym Mario się znajduje. On mieszka w Mushroom Kingdom. Nie tak, że on podąża do Mushroom Kingdom, on podąża do zamku Bowzera, żeby uwolnić księżniczkę. Czy ty naprawdę masz jakieś pojęcie o tych grach? Czy ty po prostu znalazłeś teorię? jest dwa słowa i tyle? Chciałbym ja ci przypomnieć, że w swoim poprzednim filmie odnośnie sekretnych zakończeń mówisz, że naszym ostatecznym bossem jest Mushroom Kingdom. Ty dosłownie pomyliłeś krainę z Bowser'em. Ostatecznym bossem w grze Mario. Gdzie sam mówisz tutaj w tym filmie, że jeżeli nie znacie Mario, to musieliście żyć pod kamieniem. No i jak na razie to się okaże, się, że chyba też żyłeś pod kamieniem. Bez obrazu oczywiście. No dobra, lecimy dalej. Uwolnić księżniczkę, a później zagrać w nią tenisa. Od razu mówię. Niko, kojarzę, żeby pierwszą Super Mario Bros był taki motyw. Ty mogę się mylić, ale nie wiem, czy się nie pomyliło troszkę z, z inną częścią. nie do końca sam rozumiem tą teorię, ale w internecie jest naprawdę mało teorii odnośnie popularnych gier i trzeba było się chwytać wszystkiego. W internecie jest mało teorii o popularnych grach. Zapamiętajcie to słowo! Dokładnie to zdanie, po prostu. Twórca Mario ja To Miyamoto. Miyamoto. Nie jestem pewien, jak to się wyczyta, ale chłopie, to samo co z Google Translate. Nie boli. Wyjaśnił wszystko. Kiedy fani zwrócili się do niego z pytaniem, odpowiedział na wszystko. Już tłumaczę, co to znaczy. Twórca Mario zrobił coś w stylu QA, czyli widzowie zadawali mu pytania, a on na nie odpowiadał. I z tych pytań fani Mario stworzyli teorię. I z tej teorii wynika, że stary Mario podróżuje po wymiarach. A dokładnie po kreskówkach I być może jest to prawda Ponieważ jeżeli oglądaliście mój odcinek O 10 zakończeniach z gier To wiedzieliście, że Mario był na zakończeniu Tetris'a Oraz zabijał Flappy Bird Na 999 kratce Niby skąd on by się tam mógł wziąć Jeżeli by nie podróżował między wymiarami Dobra, dobra, dobra Rzecz z Flappy Birdem, bo tutaj chyba Przyjacielu czegoś nie do końca rozumiesz Po pierwsze nadal Czy <ścoughs> naprawdę wierzysz, że ten w słynny filmik Że na końcu na końcu Flappy Birda na 999 punkcie pojawia się Mario, zabija Flappy Birda, jest prawdziwy. Ty uważasz, że to jest naprawdę prawdziwe? No dobra, niechaj ci będzie. Ale ja niestety muszę cię wyprowadzić z błędu, ponieważ faktycznie to jest trisa, który był na konsolę NES, czyli właściwie w dużym skrócie Nintendo. Okej, okay, ale ty wiesz, że Flappy Bird nie jest grą Nintendo i pojawienie się tam Mario, o ile się faktycznie pojawia... Jest niezgodne z Nintendo, z polityką i nie powinien tam być. Rócie ta postać tam nie może być nie jest związana ze światem Mario, ani Nintendo. Więc o czym tu tutaj, chłopie, mówisz? Mylisz grę i przez jakiegoś kolesia, a grę Nintendo. To są dwie różne rzeczy. Miarami, teraz trochę mniej popularna gra, ale jestem niemal pewien, że część z was zna tą grę, a mianowicie jest to gra. Dobra, nie wiem jak się tą grę wymawia, ale załóżmy, że jest to Rocket Laug. Rocket Laug. Rocket League. Tak ciężko? Wszyscy myśleliście, że na trybunach znajdują się zwykli ludzie, ale nic bardziej mylnego. Z daleka mogłeś pomyśleć, że grafikom nie chciało się rysować każdej osoby z osobna i na trybunach zamiast ludzi są rozmazane kropki, ale w rzeczywistości to nie są ludzie. Ponieważ jednej z aktualizacji z 2017 roku fani znaleźli ciekawą rzecz. Zobaczcie sobie na ten billboard. Nie ma tam osób, a są jakieś kulki. Jeżeli faktycznie ten billboard przedstawia żyjące tam istoty, to w tym świecie prawdopodobnie nie ma ani jednego człowieka. I tu zaczyna się mały dylemat, ponieważ jest jedna sprzeczka. Kto kieruje autami? Jest jedna sprzeczka? Jest jedna sprzeczność, nie sprzeczka. Tak mi się wydaje, że sprzeczność, ale okej. Okay. Według gracze kulki nie mogłyby sterować takimi autami, więc możliwe. Że w tym uniwersum żyje tylko 8 ludzi, którzy starują autami. Być może pewnego dnia przyjdzie. Nie by to miało działać. Rocket League, liga rakietowa jest tylko 8 ludzi. To troszkę nie ma sensu. Ale okej. Okay. I tutaj już się nie rozwodzę. W aktualizacji dowiemy się więcej o uniwersum tej gry. Portal. Chyba każdy z nas słysza o tej grze. Ale co to jest za gra? Jak podaje sama Wikipedia, gra opiera się na wykorzystywaniu podręcznego urządzenia. Które tworzy portale na białych powierzchniach, pozwalając na swobodne podróżowanie oraz interakcję pomiędzy dowolnymi dwiema lokalizacjami w przestrzeni trójwymiarowej. A teoria dotycząca tej gry jest taka, że w pudełkach, które przynosimy, znajdują się prawdziwi ludzie. Z gry nie można wnioskować takiej teorii, dlatego ta teoria opiera się na komiksie. I właśnie w tym komiksie podobne pudełko to była istota, z którą główny bohater mógł sobie porozmawiać. I pewnie się. Dobra, teraz jest ważna rzecz, ponieważ mówisz odnośnie tych całych pudełek. Um, tutaj chciałbym waszą zwrócić uwagę na to jak to pudełko wygląda. Jak widzicie na ściankach są serduszka. No to będzie dosyć ważna rzecz, ponieważ... Chciałbym ci MNM powiedzieć, że wchodząc w informacje o tych kostkach, jest to, to jest ta kostka. Jest to obciążeniowa kostka towarzysząca, która występuje w portalu i portalu 2. Funkcjonuje w ten sam sposób jak normalna kostka, różni się tylko sercem na jej ścianach, że ma pomóc graczom nawiązać więź z nią i uświadomić, że można się nią posługiwać przez całe pomieszczenie testowe. Czyli właściwie twoja teoria wychodzi na to, że po prostu jest ta rzecz związana z tą kostką i tyle. Potem główny bohater a był to nie kto inny jak zwykły pracownik etatowy. Dlatego pracownika konwersacja z tą kostką była czymś w rodzaju lekarstwem antypsychotycznym. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Ale tak czy inaczej, moral jest taki, że możliwe, że ktoś albo coś było w tej kostce i dzięki czemu ta kostka mogła mówić. A takie same kostki, albo podobne, znajdują się w grze Portal. FNAF jest to jedna z najbardziej popularnych gier. Moi oh, Ladies and gentlemen. We got them. Mamy FNAF! Także nie sądziłem, że dojdzie do momentu, że będę widzieć u um, M&M'a cokolwiek z FNAF, ale tutaj przygójcie się na jazdę bez trzymanki. ...gier z kategorii horrorów. Pierwsza teoria odnośnie FNAFa mówi o tym, że Golden Freddy, którego widzimy w pierwszych dwóch nocach... Golden Freddy nie pojawia się w pierwszych dwóch nocach, przyjacielu. Golden Freddy e, we... Pojawia się. Chyba ci chodziło, że pojawia się we Fnafie jedynie i we Fnafie 2 głównie. Chyba, chyba o to ci chodziło. Mam takie wrażenie chociaż. To tylko halucynacje i nie jest on prawdziwy. Ale ta teoria została szybko obalona, ponieważ w drugiej grze możemy ustalić jego ilość. Możemy ustalić jego ilość. Przez chwilę zastanawiałem się szczerze o co temu człowiekowi chodzi. O to, ci, o to tobie chodzi mnm Ale zgaduję, że chodzi o Custom Night i to, że można sobie ustalać... Od 0 do 20. Ale to nie jest ilość animatronika, jest to jego agresywność. W sensie, jak trudny będzie i tak dalej. W sensie, jak ciężka będzie noc. Ehm, zresztą, co, co, to, na co to właściwie wskazuje, bo nie jestem pewny. Się rozumiem, że dla ciebie to po prostu jest fizyczna istota, bo, bo można sobie ehm, zwiększyć jego agresywność. No dobra, ale przypomnę ci, że we FNaF 1 był to zwykły easter egg. Dlatego... No, nie był w Night nigdy, a we FNaF 2 to już jest normalny przeciwnik. Znaczy, to nie jest żaden easter egg, on się po prostu może normalnie pojawić. On jak wytłumaczysz fakt tego, że Golden Freddy nagle, od tak, pojawia się w biurze, on się, on nad nie chodzi, on po prostu się teleportuje. I we FNaFie 2 jego jumpscarem jest latająca głowa misia. Tak, jak to według ciebie działa? Czyli jest to fizyczne stworzenie. Także Jerry i Fritz widzą... Jerry? Jeremy, idiot, Jeremy i Fritz go widzą. Okej. Okay? A dwie osoby nie mogą mieć tej samej halucynacji w tym samym czasie. Dwie osoby nie mogą mieć tej samej halucynacji w tym, w tym samym czasie, okej, okay. co? Nad nie wiem, co mam powiedzieć. Wie, że oni nie pracują w tym samym momencie i nie, w takim razie nie mają w tym samym momencie tych halucynacji. Po drugie oni mają halucynacje, ale są wywołane przez... Golden Freddy'ego z ducha, a nie to, że oni sobie widzą, to, to nie tak działa. Dude, podstawowe informacje o grze: cokolwiek, cokolwiek. Po drugie, odnośnie tego, że tutaj wystawiłeś film z marki Playerem i dalej dasz e, The Game Fury, to i zaraz właśnie będzie zabawa, e, będę też miał do ciebie jedną prośbę. Animal Crossing. Dlaczego ta gra jest tak popularna? No nie wiem. Jest to gra. To zdanie istnieje. I tyle. Tutaj nie ma co więcej mówić, to zdanie istnieje. Z kolorowymi, uroczymi zwierzątkami. Możesz zbudować dom bez żadnych trudności oraz mieć przyjaciół. Słuchajcie, mi... tutaj MNN mówi o teorii The Game Fury odnośnie tego, że zwierzęta, to są po prostu kostiumy itd, itd. No spoko, ale. na sobie. Jeżeli chcecie, abym opowiadał o Ta tym... Animacja, dalej. którą obecnie widzicie, jest to animacja od Game Fury, jest to dosłownie animacja z jego kanału. Albo co więcej, zrobił o tym cały osobny odcinek. No na... Mateusz już mówi, że no, zostawcie komentarz zrobię taki filmik, bla 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 bl, bl, bl. Podsumowując MNM, um, robisz filmy o grach, a nie masz podstawowych informacji o tych grach. Już w poprzednim swoim filmie ich nie miałeś, um, nie umiesz Rozumiem, że nie umiesz angielskiego. Dobra. Chcesz czy nie umiesz? Jak widać umiesz, bo ponieważ dajesz filmik The Game Fury. Eee, to. Dobra. Powiedzmy, że rozumiem. Możesz nie umieć wymawiać, ale to nie jest takie ciężkie wcisnąć daną nazwę, daną nazwę gry. Google Translate, tak pokazywałem, i po prostu sobie odsłuchać i powtórzyć. więcej nie potrzebujesz. Więc to nie moją taką rzeczą jest, że przyjacielu, jeżeli dajesz teorię, to daj link do tych teorii. Ty je wziąłeś, artykuły, filmiki na YouTube, to mi się przydało. W się sensie nie mów, że to są twoje teorie, że one są twoje. I jeszcze jedna rzecz, dobra. Jak jeszcze Ci wybaczam, dawanie. Tych filmików z gry. Tak, filmy innych twórców, takich jak Markiplier, Player, który był pokazany we FNAF, czy. Że teraz fragment filmiku Game Fury o przyjacielu by się przydało, żebyś mu wszystko zawarł w opisie ty wziąłeś e, filmy bo to jest taka kradzież, mimo wszystko że ty nie dajesz nic nie wiadomo jest nic e, nie dajesz nawet głupich nie dajesz nawet głupich linków gdzie znalazłeś te polerne teorie, e, po trzecie nie pamiętam że to po trzecie czy po które, ale mówisz, że jest mało teorii o popularnym grach wideo, gdzie dajesz później filmik z Game Fury, który ma Masę, masę teorii o naprawdę popularnych grach. Więc jeżeli ciebie, według ciebie jest mało filmów w sensie Filmów o teoriach gier popularnych, to troszkę się niestety mylisz. Moim jedynym problemem jest tutaj, żebyś trochę bardziej weryfikował to, co tworzysz, bardziej weryfikował informacje, troszkę się postarał z tym angielskim, mimo wszystko, bo to się no, nieprzyjemnie ogląda i to nie jest takie ciężkie, żeby sprawdzić, a ludzie cię poprawiają w komentarzach, według ciebie to co, ludzie to powinni cię poprawiać. Więc chopie, Jesteś tu ty to robisz filmiki, to robisz filmiki tego typu, więc może byś sam to sprawdził. To nie jest ciężkie, to ci zajmie 5 sekund. Dalej, um, sorry, ale tytuł Top 10 troszeczkę jest mylny, ponieważ ty wszystkie nazywasz Top 10, a ja dajesz 9. Nie wiem, jak u ciebie to działa, ale to by zmieniło to, czy byś dał 9 czy 10 w tym przypadku, bo ja troszkę nie rozumiem. Um, dajesz gry bez trochę składu i ładu, po prostu bierzesz jakiekolwiek gry, które znalazłeś i tyle. Um, no i sobie tu jeszcze, no. Ponośnie GR to jeszcze tylko jedno powiem, że w poprzednim odcinku mówi, że Super Meat Boy e, pierwszy wyszedł na telefony, co jest kompletną bzdurą. I nawet nie umiesz sprawdzić na jaką platformę da wyszła dana gra. Więc MN wiem, że ten filmik będzie pewnie dosyć mocno pewnie zryty, bo obrażam MMA, Gdzie go tutaj starałem się nie obrażać. Po prostu powiedziałem, co robię źle i co by się przydało poprawić. Ten film był dla mnie trochę ciężki do zrobienia. Nie byłem pewny, czy chcę go robić, ale go zrobiłem. Będę go teraz pewnie montował. Pewnie będę miał jeszcze problemy, czy go wrzucić, czy lepiej ile jednak nie. Ale postanowiłem, że go wrzucę. Oczywiście link do tego filmiku... Twórcy będziecie mieli w opisie Żeby nie było Jeżeli wam się podobało to możecie zostawić mało wszystko, łapkę w górę oraz subskrypcję Oraz udostępnić filmik Żeby więcej ludzi po prostu zobaczyło Że nie wszystko jest takie ładne Jak się wydaje Szczególnie, że filmik ten, który właśnie obecnie obejrzeliśmy Był na kartce na czasie I na karcie na czasie trafiły po prostu błędne informacje I to nie jest zbyt fajne Takie będzie tak czy siak Jakieby i Mam nadzieję, że wam się podobało Do usłyszenia, oraz do zobaczenia w innych materiałach See ya.